Śmierć Józefa Ratzingera skłoniła nas do poświęcenia tej konferencji właśnie temu zagadnieniu. I o ile zaczynamy od pytania, wydawałoby się dość prostego, jak interpretować posoborowe zmiany w Kościele, to już po chwili, gdy zaczniemy zajmować się tym tematem, okaże się, że wcale to takie proste nie jest i że linia podziału, jeśli chodzi o interpretację tych posoborowych zmian, nie przebiega nawet po linii osoby bardziej konserwatywne i bardziej progresywne, bo znajdziemy różne poglądy zarówno wśród jednych, jak i drugich. Znajdziemy i takie osoby, które określą same siebie jako tradycjonalistów, które uznają właśnie za Benedyktem XVI, że tak naprawdę jest to ciągłość, że jest to reforma, że jest to pewna zmiana, ale jednak, że jest to organiczny rozwój. Oczywiście znajdziemy i takich, którzy powiedzą, że nie, jest to zerwanie. Jest to zerwanie i jest to zerwanie, które jest absolutnie niedopuszczalne w teologii, w nauczaniu Kościoła. Ale z drugiej strony znajdziemy i osoby progresywne, które powiedzą, że to jest taki naturalny rozwój i jest on dobry i potrzebny, jak również osoby progresywne typu Runner, kardynał Marx, a być może i papież Franciszek, które powiedzą, że to jest zerwanie i dobrze, że to jest zerwanie, bo trzeba było zerwać z tym, co było wcześniej. A więc ten podział, linia podziału wcale nie jest oczywista, jeśli chodzi o pytanie ciągłość czy zerwanie, jeśli chodzi o pytanie o interpretację posoborowych zmian. A więc już na początku rysują nam się pewne problemy i dwuznaczności. A gdy ten problem zadrapiemy trochę głębiej, to już w ogóle sytuacja staje się bardzo trudna. Bo nagle pod pozorem tego, powiedzmy, niewinnego pytania okazuje się, że jak się tam trochę podrapie, to wychodzi wielki konflikt na poziomie takim metafizycznym, na poziomie filozoficznym. Nagle, gdy spojrzymy trochę głębiej, to okaże się, że będziemy musieli zadać sobie pytanie o samą prawdę, o to, czym jest prawda. I o ile zaczynamy od Józefa Ratzingera, od Benedykta XVI, od pytania o hermeneutykę ciągłości lub o interpretację zerwania, to nagle okazuje się, że dochodzimy do wielkiego sporu o samą prawdę, o to, czym jest prawda. Że dojdziemy do wielkiego sporu pomiędzy Arystotelesem a Hegelem, gdzie Hegel wojuje, walczy, aby wysadzić w powietrze gmach, który został stworzony przez Arystotelesa. Gmach poznania ludzkiego, gmach rozumienia prawdy, gmach połączenia pewnej stałości w stworzeniu i zmiany, która jest obecna. To może się wydawać w tej chwili trudne i zagmatwane i bez wątpienia wcale takie proste nie jest. Ale jednak myślę, że dzisiaj, gdy będziemy się mierzyli z tym problemem, to uda nam się nie tylko pokazać, że jest to trudne i zagmatwane i że to pytanie sięga tak naprawdę samych podstaw ludzkiego poznania, samych podstaw naszego rozumienia rzeczywistości. Mam nadzieję, że uda nam się nie tylko to wykazać, ale że uda nam się również wskazać, jaka jest w tym wszystkim właściwa odpowiedź i że nie jest ona wcale aż tak bardzo skomplikowana, jak na początku może się wydawać. Dlatego zaczynamy naszą konferencję dzisiaj od wykładu, można powiedzieć, bardzo podstawowego, to znaczy wykładu, który porusza kwestie fundamentalne, w tym sensie podstawowego, mianowicie kwestia prawdy. Czym ta prawda w ogóle jest? I jak na to podstawowe pytanie sobie odpowiemy, jak się ma prawda do fałszu, jak się ma w ogóle byt do zmiany, dopiero wtedy będziemy w stanie szukać, rozsądnie szukać tej odpowiedzi, co Kościół zmienić może, czego zmienić nie może, co Kościół zmienił, a czego nie zmienił,
czy to, co dzisiaj obserwujemy, czy to, co nam się dzisiaj jawi jako Kościół katolicki, jest faktycznie Kościołem katolickim? Jak daleko te zmiany zaszły? Na to pytanie będziemy szukali odpowiedzi dopiero na samym końcu naszej konferencji. A więc zapraszam, zachęcam do uważnego słuchania. Problemy, które poruszamy, są trudne, ale myślę, że będą jednak omówione w sposób na tyle przystępny, że dzisiaj wyjdziemy z tej konfrontacji z prawdą i fałszem zbudowani i mądrzejsi, a więc bliżej prawdy, a więc bliżej Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ave Maria Stella, Dei Mater Alma, Atque Semper Virgo, Felix Celibo.